Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie strzelce na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 7 dni. Następny film tygodniowy dla Was w przyszłą środę, kochani. W tym tygodniu jest dostępna wersja Vimeo, link znajdziecie w opisie. Zaczynamy. Okej. Wy sami, Wisielec, czekacie na coś? Pięć buław. Słuchajcie, tu jest konflikt. To może być konflikt zewnętrzny, konflikt wewnętrzny. Przy tym jest, powiedzmy sobie, takie poczucie niemożności ruszenia do przodu, utknięcia w danej sytuacji z powodu konfliktu zewnętrznego lub jakiegoś takiego wewnętrznego rozdarcia. Nie wiem, co zrobić. To jesteście ty. No i to czasami tak się zdarza. I może właśnie to powinien być taki tydzień, żeby się sprawom przyglądać z różnych perspektyw, zanim podejmiecie jakiekolwiek działania. Idźmy dalej, zobaczymy. Sprawy uczuć. Cztery buławy. Powód do radości, harmonia. To jesteście wy tutaj. Buławowa energia. Słuchajcie, no jeśli chodzi o uczucia do siebie, uczucia do innych, jakieś fajne wiadomości, nazwijmy to, związane z naprawdę z taką najbliższą rodziną. Cztery buławy. Dla części z Was, kochani, no wiecie, może jest tu jedna osoba, ale karty również to pokazują, że to są jakieś zaręczyny. Jakiś bardzo wybitny powód do radości i do świętowania. Ponieważ cztery buławy oznaczają ogólnie celebrację dla osób, które planują imprezować w weekend. Tutaj możecie kogoś poznać fajnego, moi drodzy, nagle. Więc jakieś miła impreza, taka powiedzmy sobie sytuacja, w której naprawdę czujemy, że kurczę, jest fajnie. Więc zastanawiam się, skąd takie poczucie, że utknęliście ze swoim życiem, w sytuacji, w której się znajdujecie, że nie ma wyjścia, albo że jest jakby przez to, że jakby jest wokół tego jakieś zamieszanie wokół Was, to Was przymusza trochę do tego, żeby zastopować lub jakiś konflikt Was zastopował. Jakaś zazdrość czyjaś Was zastopowała w działaniu. Idziemy dalej. Co w finansach? Rycerz mieczy i gwiazda. Możecie się kłócić z kimś o kasę, z wodnikiem. Jeśli chodzi o finanse, to jest w ogóle taka też bardzo silna energia Wasza, która mówi, no kurczę, chcę działać. Chcę, mam dobre chęci, wierzę w swój projekt, wierzę w to, co chcę zrobić, chcę działać. I to jest dobre, bo to nakręca do działania później de facto, znaczy, bo jest też różnica pomiędzy tym, że pragnę działać, pragnę coś zrobić, a robieniem de facto, faktycznie już, tak? Więc tutaj mamy na razie, moim zdaniem, takie pragnienie, układanie planu może, jakieś... Takie bardzo, bardzo silna determinacja, żeby ruszyć z miejsca w kierunku czegoś niezwykle Was inspirującego. Ale tak jak mówię, dużo takiej nagłości tutaj wyczuwam i taka rewolucyjna taka trochę energia. Tym bardziej, że się pojawił wodnik, więc to też może być pełne napięć. A co w pracy? Paś mieczy. Dziewięć kielichów. Dla osób, które szukają pracy, paś mieczy to jest i dziewięć kielichów jeszcze, to jest jakby idealny moment do zmiany albo do zmiany czegoś w swojej pracy. Przyglądajcie się sprawom. Nagłe zdarzenia zewnętrzne, jakieś okoliczności zewnętrzne, które się jakby wydarzą trochę bez Waszej kontroli, spowodują, że dla Was to będzie jakaś dobra wiadomość. Ok? Więc spokojnie, przyglądajcie się sprawom, przyglądajcie się otoczeniom. Na poziomie zawodowym, jeśli macie nowe pomysły, które chcecie zacząć realizować, tak? To jest też dobry moment do tego, żeby komunikować to otoczeniu, zbierać, nie wiem, osoby, które mogłyby Was w tym wspierać. Dziewięć kielichów przy tym, czyli jakieś spełnienie marzeń tutaj jest. Okay? Ukontentowanie, satysfakcja. Więc zastanawiam się bardzo, czemu Wy się tak przyglądacie? Dlaczego czujecie, że utknęliście w jakiejś sytuacji? Albo może po prostu uważacie, że dopóki nie będziecie mieli jakiejś jasności, konkretnej wizji czegoś, to po prostu będziecie się sprawą przyglądać. Może tak to jest dobre, nawet powiedziałabym chyba, żeby nie działać tak impulsywnie.
A zobaczmy dalej. Rodzina, przyjaciele. Tu jest ten konflikt. Pięć buław. O pieniądze albo o dzieci. O pieniądze, jakieś sprawy materialne, o dzieci. No po prostu. Więc to jest to. I teraz tak, to po pierwsze może Was zaskoczyć, po drugie tutaj prośba jest taka, żeby odebrać z pokorą, być może jak to się mówi, to co ta druga strona ma nam do powiedzenia i wyciągnąć z tego jakieś wnioski, żeby ten konflikt, jeśli nam się już tutaj to rysuje, był konstruktywny, tak? Ktoś jest też zazdrosny, być może o Wasze poczynania zawodowe, to się też tu zarysowało, od razu powiem, wśród Waszych przyjaciół. No, takie rzeczy się zdarzają, życie, więc po prostu na luzie to, właśnie na klatę, jak to się mówi, spójrzcie na to z innej perspektywy, w sensie nie dajcie się ponieść jakimś niezdrowym emocjom. Wydaje mi się, że znajdziecie rozwiązanie tej sytuacji. Aczkolwiek sytuacja z gatunku zaskakujących. No dobra, zobaczmy, jakie są ostrzeżenia. Królowa Monet jest ostrzeżeniem dla Was. Dziewięć mieczy. Byk, panna, koziorożec. Wasza matka, wasza siostra, wasza przyjaciółka, która jest czymś zestresowana, pokazuje się jako ostrzeżenie. I druga informacja: nie martw się, strzelcu, o pieniądze. Nie buduj negatywnego scenariusza w swoich myślach, w swoich, bo to do siebie przyciągniesz. To jest jakieś zmartwienie o natury materialnej, moim zdaniem. Czy wystarczy mi na wszystko? Czy będę w stanie zaopiekować się moimi najbliższymi, moją rodziną, materialnie podołać jakiejś sytuacji? Spokojnie. Okej? Co miłego, niespodziewanego? Pięć mieczy. Dziewiątka monet. No, jeśli chodzi o sprawy finansowe, tutaj wywalczysz swoje. Ta piątka mieczy mówi, że wywalczysz swoje. Dziewięć monet, coś miłego, niespodziewanego. Wywalczysz też sobie jakieś stanowisko i po prostu zrobisz coś dla siebie, coś, co sprawi, że tobie będzie miło i przyjemnie. Piątka mieczy, tak? To jest niespodzianka jakaś. W sposób nagły, spontaniczny dojdziesz do wniosku, że musisz coś zmienić, bardziej postawić na siebie w tym tygodniu, no i podejmiesz jakąś spontaniczną decyzję, jak to wy, tak strzelcowo, tak? Postawisz na swoje potrzeby, zagospodarujesz energią tak, żeby również jakby znaleźć czas, żeby zatroszczyć się o siebie. No dobra, moje drogie strzelce. Słuchajcie, szybko nam poszło, bo jakoś tak sprawnie to wszystko się. Mogę Wam jeszcze powiedzieć, co było na spodzie. Może to coś dopełni. Sześć kielichów, widzicie, to jest ta uprzejmość, której może zabraknąć tutaj w rodzinie, w przyjaciołach. Ja myślę, że to jest jakaś zazdrość w waszym otoczeniu o wasz progres zawodowy, o pieniądze, albo kłócicie się na przykład z partnerem o dziecko. O szkołę dziecka, o naukę dziecka, o rozwój dzieci, jakoś tak powiedziałabym, okej? Albo jest jakiś, no na przykład jeśli jest jakiś, powiedzmy sobie, konflikt do rozwiązania, w obrębie edukacji waszego dziecka, coś z nauką i z dziećmi. Dziewiątka buław tutaj. Myśl o przyszłości, nie poddawaj się, ale też jakby jeśli chodzi o ten konflikt, bym powiedziała, jaka jest rada na to, no staraj się to rozpatrzeć, ten problem, tak na spokojnie właśnie, bez impulsywności, zbadać go bardzo metodycznie, zanim zareagujesz. I może dlatego stąd ten wisielec też. Wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie, zapraszam na Vimeo i do usłyszenia.